Placówka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej zapraszają na słoneczny piknik jutro w niedzielę 24 czerwca w parku imienia Ignacego Paderewskiego w Vaughan Highway 27 na północ od Highway 7. Występy solistów i zespołów polonijnych, atrakcje dla dzieci i dorosłych, zaopatrzone bar i kuchnia polska. Do tańca gra zespół C'est la vie, msza o godzinie 12. Polonijny chór Symfonia zaprasza na spektakl muzyczny pod tytułem Polskie Wesele z polskim obiadem w niedzielę 24 czerwca o godzinie 14.15 w Domu Polskim przy 4 Solidarność Place w Hamilton. Bilety do nabycia pod podanym numerem telefonu oraz w staropolskich delikatesach w Hamilton. Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej przy współpracy z zarządem głównym KPK ustanowił Fundusz Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w celu pokrycia kosztów wykonania monumentu z tablicą upamiętniającą katastrofę prezydenckiego samolotu w kwietniu 2010 roku. Monument z tablicą, ufundowaną rok temu przez Okręg Toronto Kongresu, ustawiony zostanie w bezpośrednim otoczeniu pomnika katyńskiego. Ci z Państwa, którzy zechcą wesprzeć finansowo tę akcję, mogą dokonywać wpłat w każdym oddziale Credit Union na konto numer 13130 pod hasłem Fundusz Smoleński lub przesyłać czek na podany na ekranie adres. Czeki prosimy wystawić na KPK Toronto z dopiskiem Fundusz Smoleński. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.